Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, kolejny odcinek na serii Hofbergman. Oczywiście na tej serii gramy na mapie Hofbergman, aktualnie jest to wersja 1.007. No i jak widzicie, dzisiejszy odcinek rozpoczynamy już zimową porą. Prawda, mamy zimę, ale jeszcze widzicie, spokojnie możemy sobie tutaj uprawiać. Zresztą tak naprawdę powiem wam, to że ja zdecydowałem się na rolnictwo precyzyjne, to było podyktowane troszeczkę pogodą, ponieważ ja musiałem sprawdzić, czy ta pogoda jeszcze mi pozwoli, abym jeszcze mógł zrobić sobie tutaj jakieś prace polowe, ponieważ przejście na rolnictwo precyzyjne wiąże się z tym, że jeszcze kilka prac polowych musiałbym zrobić. To, o czym już zapomniałem tak naprawdę w tym sezonie, to jeszcze musiałem do tego wrócić. Tak więc wiedziałem, że pogoda mi na to pozwoli i jeszcze ze dwa dni w sumie ta temperatura ziemi będzie jeszcze dodatnia. Jak widzicie, po prawej stronie na pastwisku już krów nie ma. Krowy zostały przewiezione do obory. No wiadomo, na okres zimowy, chociaż tak naprawdę one tutaj mogą sobie stać przez całą zimę, bo to przecież nie przeszkadza w grze. No ale trochę dziwnie wyglądałoby. A zresztą obora jest, wystarczy tam miejsca dla tych 6 krowinek, bo to były 6 limuzyn. Stały sobie na powietrzu. Podobna sytuacja będzie z koniami. Konie będę musiał oddać na okres letni, ponieważ tak naprawdę ja nie jestem właścicielem koni. Dobra, tutaj jeszcze mi zostało te pole do zrobienia. Tak, tu mi jeszcze zostało. Tutaj sobie puszczę pracownika, bo dzisiaj tak naprawdę zaczniemy wreszcie. Ja nie mówię, że będziemy dzisiaj piekli chleb, no bo to jeszcze troszeczkę czasu zajmie, zanim zaczniemy wypiek chleba, bo najpierw co? Trzeba zorganizować mąkę i tak dalej, kupić drożdże. Nie jest aż takie proste. Czekajcie, dobrze tutaj? Kurczę, chyba źle wjechałem, bo sobie ustawiłem kurs. Tak więc troszeczkę jeszcze czasu poczekamy, ale dzisiaj już pojedziemy do młyna i tam będziemy ogarniali temat mąki, no i sprzedaż. Rozpoczniemy sprzedaż zimową porą. Już skakują odpowiednio wysokie ceny na niektóre nasze produkty, których całe szczęście jednak mamy. Tak więc w poprzednim odcinku co? Zadłużyliśmy się. No a teraz musimy zacząć ogarniać te długi. Mam nadzieję troszeczkę pieniędzy zarobić w okresie zimowym, żeby troszeczkę zainwestować w sprzęt, bo trochę mało sprzętu mam, no. Oczywiście mało tego sprzętu jest i to trochę tak słabawo. Teraz na przykład mam tylko jeden taki zestaw do uprawy, no i cały czas ten jelonek tutaj musi tutaj po tych polach jeździć. Gdybym miał na przykład trochę więcej tego sprzętu, to by to szybciej było i nie musiałbym przenosić tych prac jeszcze na zimę, bo wczoraj mógłbym to wszystko ukończyć, no ale tak. Tak to bywa. Dobra, lecę sobie najpierw, która już jest po godzinie, a już prawie 9, tak więc spokojnie, młyn powinien być otwarty. Jest 9, tak więc na pewno młyn już jest otwarty. Z tego co mi się wydaje, tam młyn jest otwierany o godzinie 8, ale nie jestem do końca pewien. Jeszcze lukniemy sobie na te statystyki, które tutaj właśnie, bo może was to interesuje. Tutaj wszystkie gleby zostały, te wszystkie pola zostały oczywiście przetestowane. Już fajnie te statystyki, one mi się bardzo podobają. Właśnie tutaj, bo tu od razu koszta są. Tak więc widzicie, ile wapna poszło. I to jest dobrze, bo w przyszłych okresach będę mógł lepiej troszeczkę rozplanować to, bo kiedy wchodziłem w ten biznes z farmingiem precyzyjnym, no, przed wapnowaniem wydawało mi się, że tego wapna pójdzie więcej, dlatego kupiłem sobie tą kopalnię wapna. Czy żałuję? Nie żałuję, bo ona na pewno mi się szybko zwróci. Jest kwestia tego typu, ile tam spędzę czasu, bo te wapno, tak jak wspominałem, można sprzedawać, tylko że na to trzeba mieć czas. Natomiast tutaj widzicie, to jest w litrach, a to jest chyba tak przeliczone w tonach, ile tutaj poszło. Na przykład na te małe pole, na te pole trochę więcej.
Tak więc łącznie, jak się zsumuje, no to dosyć dużo, a jeszcze w okresie wiosennym na pewno będzie trzynastka do nawożenia, bo tutaj jak trawę zbierzemy, to później po zbiorze trawy będzie wapnowane pozostałe pola, gdzie są w tym momencie te pola, które są w tym momencie obsiane, no to oczywiście tam wapnowanie będzie dopiero po zbiorze plonów i na następny jesień będziemy wchodzili znowu w dzierżawę. A może jakieś pole mniejsze kupimy sobie? No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To jeszcze zobaczymy. Na pewno chciałbym powiększyć też już w następnym roku areał, ale to zobaczymy, jak wyjdzie, jeżeli chodzi o środki, nie? I tutaj ile? No fajnie to wygląda, bo to nawet pomocnik, tutaj te koszta pomocnika są na bieżąco jak gdyby wrzucane. Paliwo, fajnie to jest. Wreszcie jest taka. Jest takie miejsce, gdzie tak naprawdę można sobie obliczyć dokładnie, jak się tutaj przedstawia ta analiza gospodarcza, tak jak tutaj właśnie, czyli no to jest to profesjonalnie zrobione i można na podstawie tej modyfikacji powiedzieć, jakie uprawy są najbardziej dochodowe. Oczywiście tutaj wziąć trzeba poprawkę, że te nawożenie tutaj może być różne od standardowego, nie? No ale pewnie wyjdzie, że wszystkie te uprawy są na podobnym poziomie opłacalności. Może niektóre bardziej. Dobra, tutaj dlaczego ten sprzęt stoi? Aha, bo patrzyłem, czy ta przyczepka ma. Czy ona ma tutaj. Ten. Plandek, ale nie ma, tak więc polecimy sobie bez plandeki. Jedziemy po żytko, tak? Ponieważ chleb robimy z mąki żytniej. Tak więc, no żyta mam dosyć dużo, no i oczywiście nie całe żyto będzie przerabiane na mąkę, dlatego nawet wziąłem sobie tą małą przyczepkę, bo tam nie potrzebuję jakichś kosmicznych ilości tego żyta, zresztą chyba w młynie na raz chyba można 12 tysięcy litrów przerobić tego żyta, czy pamiętam, chyba tak, bo to już dawno to robiłem, dobra. Wjedziemy sobie i tutaj zaraz wam pokażę jedną fajną rzecz. Znaczy fajną, nie fajną. Zobaczcie, nie mam kombajnu. Tak to wyszło. Jak przenosiłem save, to nie przyniosłem kombajnu. I teraz będę musiał to zrobić. Poczekajcie, jak to jest? Aha, dobra. Teraz gdzie indziej się tutaj zbiera. Za każdym razem tutaj na każdej wersji się inaczej. Chociaż powiem wam, że ten system z szóstki 1.006, on mi się całkiem podobał. Szczerze mówiąc, z tym komputerem i tak dalej, to było nawet fajne. Tutaj, czy ja wiem, czy to jest aż takie lepsze? Nie wiem. W każdym razie, no, za każdym razem, jak przechodzę na nowszą wersję, tutaj mapy, no to oczywiście muszę przenosić save'a. Znaczy, muszę czy nie muszę? No, przenoszę sobie save'a, żeby jak gdyby kontynuować tą serię. No i po prostu zapomniałem przenieść kombajnów, ale to sobie przeniosę. Tylko, że dzisiaj to zauważyłem. O, nie mówcie mi, że nie mam żyta. Mam na pewno, tylko że ja cię kręcę. O, jest. Jest tego żyta mnóstwo. I oczywiście nie wszystko pójdzie na ten. Ja sobie tu wiadę, dobra. No na co? No na mąkę nie pójdzie wszystko, tylko no dosyć duża część, ale nie wszystko, bo i tak nie będę w stanie tego przerobić, a później mi ceny spadną na żyto, tak więc teraz lecę i zawiozę tyle, o, tylko mam, została mi przystawka do kukurydzy, a cały, chyba, już wiem, chyba, ja przez przypadek musiałem wyłączyć, już wiem, zrobiłem głupotę, bo chyba, chociaż nie, no, klas został, dobra, nieważne, to sobie go przeniesiemy, żeby był taki, jak był tutaj. Ale o czym? Aha, nie chodzi mi o to, że nie będę tego żyta tam trzymał, które mam tam bardzo dużo, a w międzyczasie mi poleci cena z żytem, tak więc jadę teraz sobie tych worków tam i tej paszy narobię, tak więc w okresie zimowym później będę sobie wypiekał chleb, a pozostałą ilość tego, pozostałe żyto, które mi tutaj zostanie, no to oczywiście sprzedam w momencie, kiedy będzie najwyższa cena, a ta cena już będzie za kilka dni. Tak naprawdę w dzisiejszym odcinku za chwilę polecimy ze sprzedażą rzepaku, bo najprawdopodobniej rzepak już też jest w tym momencie, osiągnął maksymalną cenę. Rzepaku mam chyba około 50 tysięcy litrów. Z tego co patrzałem,
No to cena tego rzepaku, to się robi? Robi się. Cena rzepaku to jest około 700, między 700 a 800, między 700 a 800 euro za 1000 litrów, tak więc no dzisiaj tych pieniędzy troszeczkę liczę, że przybędzie. A z tym pieczeniem, no to poczekamy jeszcze na zimę. Zresztą sam proces przemiału, czyli w momencie produkcji tworzenia mąki, o. Zawsze mam problem i unikam tego, jak powiedzieć, mleć, wiecie, że młyn mieli, znaczy dobra, ale zemłeć, czy ja mam zawsze to problem, wiem, że to jakoś tak fajnie się mówi i zawsze unikam tych słów, tak się nauczyłem, bo ja jestem bardzo słaby z gramatyki, kiedyś byłem bardzo słaby z gramatyki i nauczyłem się unikać słów, jak piszę, które no są troublemakerami, czyli zawsze mam problemy i nie wiem. I tak zawsze kombinuję, dzięki temu maturę zdałem z polskiego tak naprawdę, że unikam słów, które są jakimiś problematycznymi. No. Taka jest też była młyn, no czy mieli, ale też, dobra, nieważne. Dobra, to już to jest za dużo dla mnie. Dobra. Dobra. Cyk. Lecimy sobie tutaj z Żydkiem. Tutaj, o, jest syp. Już młyn ruszył. To słychać. W młynie też oczywiście robimy sobie co? Tutaj jest ten licznik. O, elegancko. O. I tutaj chyba tej mąki nie możemy chyba z... Chociaż ja wiem, może i można. Luzem. Nie wiem, już dawno tutaj nie byłem, ale na pewno na paletach się będzie pokazywał. Idę zresztą do tego Cześka, zobaczyć o co kamon. Tak, chyba tu będzie na paletach. O, tu się będzie pokazywało, tak? Mąka żytnia, worki. Nie wiem, czy tutaj jakoś się to przestawia. No, zobaczymy, czy z nim można pogadać. Włącz status, dobra, włącz status, ale chyba tu nic nie trzeba z nim gadać, tak? Bo kiedyś trzeba było tutaj ustawić, czy sobie wybierałeś, czy to ma być w workach, czy w big bagach, ale wydaje mi się, że teraz tak tu będzie w workach tylko. Nie jestem pewien, a to sobie poczekamy, nie? To będziemy się tutaj szczypać. I tak dzisiaj za chwilę tutaj przyjadę z powrotem, i bo będziemy sprzedawali ten, ten rzepak. To mi się wydaje, tu się pokazuje, tu mi się pokazuje jak ten... Jak przywozicie zboże i chcecie zrobić śrutę, nie? Śrutę i robicie paszę. Tak więc tutaj też w młynie to tak samo jest, tak samo się robi. O nie, ten budynek. Jest to standardowy chyba budynek, ale zawsze jest... To fajnie, że zawsze tam Andy potrafi go troszeczkę tak przerobić. Taką modłę, że tutaj coś, jakiś napis, coś tam i od razu jest lepszy klimat. Troszeczkę taki miszmasz. Bo tutaj jest dużo elementów z Felsbrunu, tak więc te mury i tak dalej, ale to jakoś fajnie wygląda klimatycznie. Te chwasty, no, nie podoba mi się, ale te chwasty nawet jak są na sezonach, to one i tak pierwszego dnia zimy od razu nie zamieniają się. Zresztą tu się zastanawiam, czy tutaj, już nie pamiętam, czy tutaj się zmienią. One dopiero w drugim okresie, czyli jeszcze za kilka dni dopiero tutaj ewentualnie zaczną się zmieniać. Dobra, no tutaj nie będziemy czekali. Mogę przyspieszyć czas, ale czas jest na tyle u mnie istotny. Zresztą zobaczcie, 1800 spadło, tak więc nie chcemy tutaj w długi wchodzić. Lecimy ze sprzedażą. A to ta mąka, to ona tutaj się będzie tworzyła w tak zwanym międzyczasie. No i tutaj nie ma sensu jak gdyby czekać na to, bo ten proces troszeczkę zajmie, a ja tutaj nie mam, no nie będę przyspieszał tego czasu, tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć, że worek tam się zrobi, bo on na pewno się tutaj za chwilę ta mąka zacznie się tutaj pokazywać, no ale my w międzyczasie sobie zaczniemy sprzedawać rzepak, zaraz sobie lukniemy, wydaje mi się, że rzepak będzie, o. No dzisiaj jest właśnie, bo ja sprawdzałem to z rana i dlatego też podjąłem tą decyzję, bo czekałem z tym. Wczoraj też mógłbym, ale ta cena była taka niska i myślałem, że... Znaczy niska, no.
nie była jakaś bardzo niska, ale no to jest zawsze jakieś 80 euro, chyba mniej niż w stosunku do dzisiaj, tak więc no przy takiej większej ilości, no to zawsze to będzie trochę pieniędzy. No a tutaj gramy na trudnym poziomie, tak więc to trzeba liczyć. O, wiesz, też idziemy w górę, ale owsa nie sprzedaję, bo zostawiłem go tylko i wyłącznie dla koni. Jęczmień, nawet nie wiem, czy mam jęczmień, to idzie w górę. Pszenicę na pewno mam, to też idzie w górę, tak więc spoko. I kukurydzę mam. Kukurydzę mam, ale to widzicie, kukurydza dopiero za jakiś czas, ale tu naprawdę pójdzie porządnie w górę. Jest taki mocny trendzie w górę. Ona mi w sumie do niczego nie jest potrzebna, tak naprawdę. Tak więc spokojnie. A pozostałe rzeczy to na razie jeszcze nie patrzę. Tam generalnie nie ma jakichś bardzo dużych tendencji trendowych, tak więc nie ma jakichś dużych wahań, jeżeli chodzi o wino. Coś takiego. Dobra, nieważne. Dobra, lecimy sobie na gospodarstwo. No i tam zaczniemy wozić ten rzepak. Aha, no jeszcze zostało mi tak naprawdę, wiecie co? No owszem, krowy zwiezione, pastwiska. Ale zostały mi konie. Konie mam w stajni i mam jeszcze na pastwisku konie. No te na pastwisku konie trzeba będzie zawieźć do handlarza, bo tak naprawdę ja nie jestem właścicielem tych koni, taka jest mechanika, jak gdyby opiekuję się tylko i wyłącznie tymi koniami i za to dostaję wynagrodzenie. Oczywiście tutaj używam modyfikacji Global Company, dlatego nie muszę ujeżdżać tych koni, ponieważ gdybym nie używał Global Company, które nie jest wymagalne do tego, aby te wszystkie bajery na Hofbergmann działały, Global Company nie jest wymagany, bo niedawno było chyba takie dosyć fajne pytanie w komentarzach, co jest z tym Global Company, czy jest wymagane? Nie, nie jest wymagane, natomiast ja używam Global Company z dwóch powodów, z racji tego, że nie mam czasu ogarniać koni, bo ta liczba koni, która teraz jest, to powodowałaby, że musiał z jakieś 3 godziny non-stop, dzień w dzień ujeżdżać te konie. I Global Company powoduje, ma tam opcję, że mogę zapłacić za to usługę, wykonuje tutaj jakiś tam pracownik stajni i chyba 300 euro płacę za każdego konia dziennie. Tak więc no summa summarum, a z drugiej strony używam też modyfikacji na dzierżawę pola i ona jest też oparta modyfikacja na dzierżawienie pól i ona jest oparta o skrypt Global Company, tak więc używam ten skrypt i dzięki temu tutaj macie czasami takie wrażenie, być może jeżeli ktoś nie gra na tym, że ten skrypt jest potrzebny. Nie, on nie jest potrzebny do tego, aby grać. On owszem był kiedyś był potrzebny, w 17, ale to był inny wtedy skrypt. No dobra, nie będę wnikał tam w szczegóły, w historię. To nie jest ważne, ale tak naprawdę ten Global Company nie jest potrzebny, nie jest niezbędny, natomiast ja go używam, ponieważ używam modyfikacji, które potrzebują Global Company i dlatego jest taka sytuacja. Dobra, tutaj większą przyczepę sobie postanowiłem podłączyć, dobra, bo tamta mała to jest, troszeczkę poczekamy. No i sobie zaraz lukniemy, gdzie jest najwyższa cena tego rzepaku. Być może w młynie, ale to niekoniecznie, żeby być w tym młynie. Po czym miałem sobie wrzucić tutaj modyfikację na ten, na ręczne podczepianie, ale jakoś tak nigdy nie wyjdzie. Zawsze mam pod górkę. Dobra. I teraz tak, lukniemy sobie na rzepak. Młyn. Handlarz zwierząt. Młyn 706. No to tam nie pojedziemy. No to do handlarza zwierząt pojedziemy, tak? A w sumie to nawet do tego handlarza zwierząt będziemy musieli jeździć, żeby te konie chyba oddać, tak? Tu jest rancho, a handlarz zwierząt jest tutaj. I tutaj są silosy obok. No i dobrze, to sobie tam pojedziemy. Tak, w sumie dobrze. Pojedziemy sobie tam. Bo no to troszeczkę jest różnica. Tak więc lecimy od razu z całym rzepakiem, chyba rzepak do niczego mi więcej nie będzie tutaj potrzebny. Do karmienia świń nie jest potrzebny, bo ja tutaj robię sobie paszę. Do karmienia kur mam... Aha, co ja robiłem jeszcze tak zwanym międzyczasie? No bo tutaj jednak to samo wapnowanie to było na automatach przecież robione.
No ale przecież trzeba było jabłka zebrać i też ogarnąć trochę kury i świnie. Znaczy nie, nawet konie. Nie, kurczę, gdzie ja pojechałem? Czekajcie, zagadaliście mnie. Dobra. Musiałem jeszcze big bagi porobić. Szkoda, że ja ten big bag będę robił zimową porą, znaczy już jest zima, ale no musiałem zrobić, bo nie miały kury, nie mają jedzenia, tak więc musiałem pszenicę popakować w big bagi, bo w przeciwnym przypadku tam nie... Znaczy można by tam jakoś tam przyjechać i tam stura tam nasypać, ale nie ma sensu. Zresztą nawet nie wiem, czy można tam turem nasypać. Dobra, nieważne. Tutaj też ziemniaki. Ziemniaki są... wcześniej były pod w silosach, znaczy w silosach, tu były takie zadaszenia, ale teraz już tego nie ma na tej wersji, to musiałem wrzucić je do hal, zresztą zaraz wam pokażę, gdzie to jest. Dobra, żytko, albo nie, w tą stronę polecimy, śruta. O, śrutę, zobaczcie ile pszenicy mam. Ja cię kręcę, nie wiedziałem, że aż tak dużo tej pszenicy mam, to całkiem nieźle. No owsa nie mam zbyt dużo, tyle tylko, żeby dla koni było. No i rzepaku mam mnóstwo. Więc elegancko. A ziemniaki? No ziemniaki mam tutaj pochowane. Ziemniaki też będziemy. Sadzeniaki mam już ten. Sadzeniaki mam już odłożone. No i trochę tych ziemniaków jest. Właśnie, jakie ziemniaki? Kiedy będzie cena na ziemniaki? Ona też powinna być w tym... No właśnie, zobaczcie jak ziemniaki zostały w tej wersji wycięte porządnie. No, one zostały porządnie wycięte. Ciekawe, czy, bo tutaj chyba chodzi o to, że one są, czy to jest jako osobny field type? Ziemniaki, nie, mi się wydaje, że wiem o co chodzi. Chyba o to chodzi. Że muszą być wpakowane, o widzicie, worki. I wtedy jak ziemniaki będę miał w workach, tak, to cena jest, zobaczcie. Ale tylko i wyłącznie w workach, nie? Natomiast ten trend jest zarysowany dla takich luzem, nie? To trzeba rozróżnić też. Tak mi się wydaje. Bo zobaczcie, tu jest o 100 euro więcej. I to ma sens. I to tak powinno być w tej grze. Tak samo i tu widzicie, big bagi, skrzynki. Czyli to musi być w big bagach ziemniaki? Albo w skrzynkach ziemniaki. O, i to ma sens. Zawsze lubię na tej mapie to, że jeżeli wykonasz... Znaczy, tak samo jak jest w rzeczywistości, to się nazywa konfekcjonowanie żywności, nie? Oczywiście, i to zawsze u nas, w naszym kraju leżało, kwiczało mocno. Czyli rolnicy zawsze narzekali, że za swoje produkty dostawali jakąś tam no niską kwotę i pośrednicy po prostu zarabiali na tym, a tak naprawdę no oni zarabiali na tym, że kupowali na tony tam od rolników, a myli po prostu ziemniaki. Tam w jakieś tam małe woreczki wrzucili i po prostu już mogli sobie dwukrotnie wrzucić tam jakiś tam narzut, nie? I to konfekcjonowanie, czyli przygotowanie tych płodów, którzy rolnicy produkują, tak? Do handlu już bezpośrednio. No teraz to się zmieniło, ale dawniej, dawniej temu, jakieś 20 lat temu, to był duży problem w Polsce, że te ziemniaki najczęściej były no wiecie, tak, luzem, o, najczęściej. A teraz to się zmieniło na dobre, na lepsze. Dzięki temu rolnicy mogą, no po prostu uzyskiwać wyższe ceny. No i zobaczcie, znowu pojechałem tam, nie tam, gdzie powinienem. Zagadałem się, bo to jest bardzo ciekawy temat. I tu jest świetnie na tej mapie pokazane te prawidłowość, że jak sprzedajesz tam luzem, to po prostu robisz to szybko, nie? Ale jak masz czas, żeby to popakować ładnie, czyli konfekcjonować, umyć, no powiedzmy tam, nie? Segregować, nie? I tak dalej, w jakimś ładny tam woreczki popakować, mniejsze, większe i tak dalej. Oczywiście to takie linie sortownicze i pakujące też to są inwestycje. Dlatego rolnicy powinni się zrzeszać w takie grupy. Właśnie tak jak jest chyba w sadownictwie, taki jest, ja tak się bardzo nie orientuję, ale mi się wydaje, że właśnie sadownictwo jest takim przykładem, bardzo dobrym przykładem, gdzie są grupy takie producenckie i one, na przykład każdy ma sadownik swój sad, ale na przykład chłodnia jest na przykład wspólna i tak dalej, to jest bardzo
dobry kierunek. No i właśnie na tej mapie jest to fajne też zrobione, że możecie sprzedać luzem jakieś na przykład ziemniaki, ale możecie je sprzedać drożej i to w tym przypadku o 50%, no bo jak widzieliście tam można było posprzedawać po 200 euro, natomiast w woreczkach, czy tam workach, no to za 300 euro. No to w tym okresie zimowym, kiedy macie czas, możecie zacząć pakować to, robić takie rzeczy i zarabiać porządne jeszcze pieniądze, bo na ziemniakach to naprawdę można nieźle zarobić, bo zobaczcie ile tam tych ziemniorów leży, tylko że jest kwestia tego, jeszcze jakby była taka automatyczna linia do pakowania i do robienia worków, jeszcze do paletowania to jakieś, no to by było wypas, nie? Tylko żeby taka linia była droga, bo tutaj te maszyny i to jest troszeczkę, no dobra, one nie są zbyt wydajne, tak więc one są tanie, ale fajnie by było, gdyby było na tej mapie taka, wiecie, profesjonalna linia do pakowania ziemniaków i jakiś osobny budynek, można byłoby sobie postawić, nie? I taką linię do pakowania i naprawdę to wtedy sprzedawać to. I jeszcze, żeby było coś takiego, że nie możesz tego sprzedawać od razu, tylko jakimiś partiami, że każdego dnia tyle i tyle można tylko sprzedać. No, żeby nie było czegoś takiego, że sprzedajesz tam bardzo dużo i w jednym sezonie i tyle, nie? I koniec, nie? Tylko chodzi o to, żeby były na przykład stałość dostaw, nie? Żebyś musiał to, żebyś tą cenę miał wysoką, ale musiałbyś gwarantować, że te dostawy, coś na rodzaju kontraktów, rozumiecie? O, i to by było fajne w nowym farmingu, gdyby były takie długoterminowe kontrakty, w tym sensie, że musiałbyś dostarczać jakieś płody rolne niedużymi ilościami, dzień w dzień, czy raz tam na kilka dni. Kurczę, nie mogę podjechać tu. Ledwie się wtoczyliśmy. Ale to wymagałoby przez na przykład pół roku. O, i to by było fajne, ale wysoka cena na przykład, albo by była, ale nie, no to już powiedzmy. Dobra, to spokojnie. Bo już chciałem powiedzieć jakaś licytacja, żeby była. To już by była w ogóle przesada. No ale wiecie o co chodzi. To najpierw musielibyście, to na przykład mogłoby się coś takiego tworzyć specjalistyczne gospodarstwa, które by szły w kierunku na przykład uprawy ziemniaka i na większej powierzchni swojego areału, swojego gospodarstwa mielibyście tylko i wyłącznie ziemniaki, ale do tego wypasiony sprzęt, no i tak jak mówiłem, nie? Ale to już są takie, no takie rozważania, że no fajnie by było, no ale ja nie mam oczekiwań. Nie mam oczekiwań w stosunku do nowego Farming Simulatora, jakichś wygórowanych. Wiecie, czego oczekuję. A tutaj, my tutaj gadu gadu, a tutaj już mamy 17 tysięcy, tak więc jeszcze troszeczkę tutaj zarobimy. Ja będę kończył, chociaż nie. Dojedzie, chociaż nie, wiecie co, ja sobie zjadę tutaj zatankować. Powiedzmy. A, tak naprawdę chcę zobaczyć. Przeskoczymy sobie jeszcze do młynu i zobaczymy jak tam się prezentuje. Czy jest jakiś worek już, czy też nie? Mam nadzieję, że już jest. Ale to troszeczkę czasu zajmie. Gdzie jest młyn? A, tu jest młyn. O, pracuje. Coś tam na tym wyświetlaczu jest mniej chyba, mam nadzieję. Oj, no, widzicie 500... 500 litrów, no pół godziny temu tutaj byłem i 500 litrów, nie? No więc to troszeczkę czasu potrzeba na to zrobić, nie? Tak więc ja to przywiozłem dzisiaj. O, już są pierwsze worki, dobra. Więc już mamy tutaj pierwsze worki, można sobie wziąć, wrzucić. Ale to sobie... W sumie to niech tutaj leży tak naprawdę, a co mi ma na gospodarstwie lagować, nie? Niech tutaj leży. Jak sobie pomyśl, ile tutaj? 250. Czyli bezstratnie jest, tak? Dobra. Fajnie by było, gdyby było troszeczkę strat... A, dobra, już bez przesady, bo już mi powiedzmy. Czyli, nie, tutaj chyba maksymalnie może być 8. Tak. Widzicie, 8, nie? Czyli 4 tony mogą być tylko, nie? Dobrze mówię? Coś popier... Nie, 2 tony tylko mogą być. To trzeba będzie tutaj zaraz palety przytargać. Tak. A tu jest ten paleciak? Nie ma go teraz. O ja, to turem przyjedziemy sobie, a może gdzieś tu jest. A może gdzieś tu go... On był, powinien być, tylko że ja go... Jak przenoszę save'y, to te też paleciaki nie przenoszę.
A nie wiem, no powinien chyba tutaj być, ale go nie widzę nigdzie. Wózek widłowy powinien tutaj być. Ja mam. A, mi się wydaje, że ja go ukradłem stąd i on u mnie stoi na tym. Bo tutaj jest ogród. Czy to jest prawdą, że ten ukradziony. Czy on. O, tutaj otwarte. Aha, jest tutaj. Dobrze mówiłeś, Anton, dobrze myślałeś. Tak myślę, wiecie co, że chyba na zimę odpalę też tutaj te. No, może to nie jest aż takie opłacalne, chociaż ja wiem. Co myślicie? Odpalić na zimę te szklarnie? Bo ja mam tutaj, jestem właścicielem, zobaczcie. Skrzynki stoją, to wszystko. Tutaj i tak dalej. Może to zrobimy. Tak. Dobra, będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. W następnym odcinku najprawdopodobniej tę mąkę sobie zwieziemy. Tylko na nasze gospodarstwo. Bo znalazłem ten wózek, który powinien stać gdzie? No tam w młynie, ale ja go sobie tutaj przywłaszczyłem. No tak można to sobie tutaj robić w tej grze. Można sobie przywłaszczać tutaj. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek na tej serii. Pozdrawiam, Anton. A, palety zapomniałem.